Dzień dobry wszystkim. Właśnie dotarła do mnie gra na Switchkę Yoshi's Crafted World. Ja wiem, że zielony kolor będzie się akurat tutaj kluczował, no ale sprawdźmy, jakie są pierwsze wrażenia z najnowszej produkcji Nintendo. Geralt zaprasza na w żyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. Dobrze. I już pominąłem wszystkie intra, bo ja wiem, że najważniejszy dla was jest gameplay, a nie tam jakieś filmiki. Filmiki pewnie można sobie zobaczyć na milionie innych tutaj filmików. No to takie masło maślane troszeczkę, no ale dobra, no nieważne. Słuchajcie, przechodzimy do gry. Na pierwszy rzut oka, ja wiem, że to jest obraza dla Nintendo, ale na pierwszy rzut oka jasnym porównaniem tutaj będzie Little Big Planet. Które jest tego typu chyba najbardziej popularną produkcją. No ale zobaczmy, jak to ma się do rzeczywistości. Gra zdecydowanie kolorystyką i rodzajem, tutaj rozgrywką, nawiązuje raczej do tego, żeby była grą dla młodszego pokolenia. Ale zobaczymy, jak będziemy się o tym bawić. Ja uwielbiam na przykład... No pewnie, że to jest... No trudno się nie zgodzić z porównaniem tutaj do Little Big Planet. Chociaż z drugiej strony troszeczkę też do samego nintendowskiego Mario i tego typu produkcji. Flutter Jump. Press and hold A to make Yoshi flutter in the air. No tak, no to właśnie już to zrobiłem. Press and hold. Aha, rozumiem, że mam na to wskoczyć. Dobrze, ale ja jeszcze chciałbym jakoś tam się dostać. No dobrze. Aha, i wtedy mogę sobie, zobaczcie. Mogę łazić w powietrzu. A i oczywiście jest standardowe. Dobrze. Co dalej nie jest dla mnie jasnym, co mam zrobić z... Mam co, stanąć na tym po prostu? Jak się dostać potem? Chyba, że po prostu... Aha, tędy. No prościej się nie dało, słuchajcie. Okidoki. Pięknie. Czy na tym się będzie jakoś podbijać? Nie. Aha. Tutaj też rozumiem, że mam... w ten sposób. No patrzcie, jakie to było proste. Okej. Okay. Rozumiem, że tutaj mogę zmienić płaszczyznę. Tak. I po tym można skakać. Chyba dałoby się od tego jakoś odbić, tak mi się wydaje. Gdybym użył tego rąbnięcia takiego o podłogę. Wiecie, ja mogę tak w nieskończoność chodzić w powietrzu, patrzcie. Jakbym miał... Jak się wyczuję, w którym to momencie, to można bez końca wisieć w powietrzu. Nie wiem, czy to bug, który odkryłem, czy tak po prostu jest. W tym przypadku tej gry. Okej. Okay. Tylko po co ja miałbym... Okej. Okay. Ja... No właśnie, zastanawiam się, czy... Nie, ja tam nie mogę wskoczyć najwyraźniej. Myślałem, że żeby Mario tu uskutecznić takie. Okej, rozumiem, że na tym będę mógł... Aha, jednak na tym się nie mogę podbić. Jedno żyćko poszło... w las. Dobrze, czyli... Co ja mam tutaj zrobić? Okej. Aha, po prostu... Nie! Także słuchajcie, no chyba albo jest to gra dla dzieci, ale bardziej rozumnych niż 30-latek, albo nie do końca jest dla dzieci. Bo ja na przykład już z pierwszym zadankiem sobie nie mogę poradzić. Jakie mam się tam dostać na górę? Chyba żebym musiał faktycznie to rozwalić. Press X to activate the aiming cursor. Aha. Okej, czyli mam. Nadal. Okej, no kliknąłem, ale nie wiem, co się wydarzyło. Dobra, retry. Jeszcze raz lecimy. Jeszcze raz lecimy. Wszystkiego się muszę nauczyć. Strasznie gorąco w ogóle, więc mogę być strasznie czerwony na kamerze. Ale strasznie mi dzisiaj te lampy dają po oczach.
Dobrze, no to już wszystko wiem, więc chciałbym tylko jak najszybciej się dostać dalej, żeby... Okej. To na razie mnie nie interesuje już specjalnie. Dobrze, tutaj jakaś podpowiedź kolejna będzie. After Goblin... Aha, dobrze. W sumie po tym jajku. No fajnie, wszystko ładnie, pięknie, ale co mi po tych jajkach, bo ja nie do końca rozumiem. No i mam już dużo tych jajek. I teraz... Aha, tymi jajkami mogę rzucać, rozumiem, dobrze. I jak wezmę sobie... Aha, dobra. Bang. No i wszystko jasne już. Jasne i przejrzyste. Trzeba było czytać po prostu najpierw, co tam jest napisane, a dopiero... A i teraz rozumiem, że mam... Dobra. Chyba tak mam zrobić. Bang. Pięknie, dobra. Czyli to po prostu było zbyt inteligentne dla takiego ciemniaka jak ja. Dobrze. Tutaj mamy kolejne, które trzeba przycelować. No i serduszka odzyskałem. No i bardzo ładnie. 3 z 2. Wow, czy ja jestem w stanie... Ale to by się do... to by było dobre w 3D, nie? Ciekawe, czy można to w 3D grać? No nie można, bo nie obsługuję, ale to by było całkiem fajne. Yoshi can toss eggs into the distance by aiming... No tak, no to już zauważyłem, więc... dobrze, i można... Okej, rzucaj. Pięknie. Co mogę sobie w tego pieniążka? A, tam patrzcie, mogę nawet strzelić w jakiś... Piech! I w prezencik jeszcze strzelę. No to powiem wam, że jest to znacznie bardziej rozwinięte od... Little Big Planet, pod tym względem. Bang. Bang. I bang. O, jakieś czerwone jajco teraz mam. Czekaj, co to czerwone jajco daje. A jeszcze, bo tutaj, widzę, że jeszcze tutaj mamy parę elementów, do których można by strzelić. Aha, bo mamy kolejne... Brawo. Brawo ja. To jeszcze, do tego mogę strzelić? O kurde, to połowę świata można rozwalić, słuchajcie. Dobra, ja chcę więcej jajek. Dawaj jajka. Dawaj Joshowe jajka. Czy jeszcze w coś mogę dostrzelić? Nie. Już nie. No to lecimy dalej. Ale na pewno mogę na przykład... O, w taką krowę sobie walnąć. To w każdym momencie. Domyśliłem się, że... Dobra. Bang. Otwarte. Pięknie. Czy ja mam to też naparzać? Nie, po prostu... Otworzyło mnie się. If you think you are going to find any gems, think again. In fact, you'll never even leave this place. No dobra. Skoro tak mówisz, sprawdźmy to. Okej. Okay. Chyba zaczarowała... ciapunk z kolomokotywą. Without a working train, you're dead in your tracks. Good luck finding the missing parts. Okej. Okay. Musimy znaleźć brakujące teraz części. A, już znalazłem. Dobra, teraz tym się... Jeszcze klawiszologia dla mnie ciągle jest trochę taka... Okej, okay, mamy pierwszą brakującą część. No nawet mamy... Bang. Serduszka. Dawaj, dawaj jajka. Okej. Okay. Pięknie. Okidoki, okidoki, okidoki. Tego pana na pewno trzeba trafić, bo to aż... Wow, ale... Piech, to wraca. Patrzcie. Mogę naparzać tym non-stop. Oj, mogę sobie tu wleźć.
ojosko. Ale ja chcę jajeczka. Bang, 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 bang. O, jakieś czarne nawet jajka, słuchajcie. Dobrze. Ale kasiory. Dałoby się w realu tyle złotych monet. Dobra, mamy kolejną część, już ją widzę. Ups. Pięknie. Mamy to. To też walniemy. A co? Zawsze to pieniążek do przodu. Okej. I jump. I strzelańsko. Aha, i będziemy musieli wejść tam wyżej, dobrze. Pięknie. Gdzie ja mogę? Mogę do góry nawet, słuchajcie. Okej, gość się rozpadł. No i dobra, mamy wszystkie części ciuchci, słuchajcie. Czyli Baba Jaga nie była taka przebiegła, jak jej się wydawało. Pięknie. Ciekawe, czy mogę podskoczyć? Mogę. Okej, tu bym jeszcze wszedł sobie w takim razie. Skoro są darmowe pieniążki, to... to dobre było. Pewnie mi się podobało. Tu bez... Nie. Ojej, nie to. No klawiszologia, ciągle jeszcze... Dobra. Oj, zabrakło nam jedynego kwiatka. Pewnie był całkiem widoczny, tylko ja jeszcze na niej nie zwracam uwagi tak mocno. O co te jajka jeszcze tutaj? Na pewno do czegoś się przydadzą. Okej. No i mamy ciuchcia. Gotową. To co? Mówiąc krótko, spaduwa. No i co? Rozumiem, że to jest koniec planszy, tak? Jakieś tam, jakiegoś konkretnego etapu. No, ja widzę kwiatka. Czyżby to był... Nie! Jest! Zdobyłem ostatniego kwiatka. Mam wszystkie. Ha, mam wszystkie 5. No i fajnie. Dobra. Jej! Koniec pierwszej planszy. Słuchajcie, wszystko zdobyte. Wszystkie kwiatuszki i inne pierduszki. Dobra. Co sądzimy o tej grze po pierwszym? Zdecydowanie przyjemna platformóweczka. Dużo nawiązań do starego typu rozgrywek platformowych. Dużo nawiązań do tego Little Big Planet jednak. Tutaj, a tutaj tylko 9 na 2. A, bo tu czerwone jajka to jeszcze też trzeba było zdobyć. A, widzicie, no to nie wiedziałem o tym. Także ja na plus, zdecydowanie ogram, na pewno moja narzeczona będzie grała w to najwięcej, bo ona uwielbia tego typu platformówki. No cóż, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.